Poseł Konfederacji Robert Winnicki jest już z nami. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Jak zdrowie i samopoczucie? No, dziękuję, jak widać. Nie narzekam. Dotrzeć do fryzjera wczoraj, więc tak, nie narzekam. Cieszę się bardzo. Panie pośle, czy pan cieszy się z perspektywy daty 28 czerwca, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie? Czy jest pan w tej grupie, która mówi wprost, one muszą się odbyć jak najszybciej? Czy jest pan w tej grupie, która mówi, musi się odbyć, ale muszą być dobrze przygotowane? Jestem w jeszcze trzeciej grupie własnej. Po pierwsze, muszą być dobrze przygotowane, a po drugie, priorytetem powinno być dzisiaj odmrażanie gospodarki i urządzanie naszego życia społeczno-gospodarczego na nowo. I wtedy byłby czas na kampanię wyborczą. Moim zdaniem ona powinna chyba nawet być później, ta elekcja, niż 28 czerwca. Wydaje się, że teraz ten termin mniej więcej, przełom czerwca-lipca, jest najbardziej prawdopodobny ze względu na układanki polityczne, głównie między PiS-em a Platformą w Sejmie i w Senacie. Natomiast moim zdaniem powinien tutaj być priorytet postawiony jednak na to, żeby przywrócić Polakom normalne życie, jak tylko to najszybciej, jak tylko to możliwe. Panie pośle, wczoraj odbyła się kolejna odsłona, tak to nazwę, okrągłego stołu zwołanego przez Lewicę. Przedstawiciele Konfederacji także w Senacie, żeby rozmawiać z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, byli. Czy to ma sens, takie rozmowy? Czy pana zdaniem to rzeczywiście jest jakiś przełom w polskiej polityce, że rozmawiamy wreszcie ponad politycznymi podziałami i próbujemy ustalić coś wspólnie? Czy to jest taki teatr polityczny bardziej, po którym i tak wszyscy zostają przy swoim zdaniu, a potem, przepraszam, ale maczugami walą się po głowach? Nasz kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak relacjonował wczoraj to półtora godzinne spotkanie. Krótko, strata czasu. Jeden wielki teatr polityczny. PiS tak naprawdę, co miał do ugrania w sprawie wyborów prezydenckich, to zdaje się już ugrał. Teraz panu Grodzkiemu, marszałkowi Senatu, wydaje się, że jakąś grę prowadzi, że będzie coś negocjował, przeciągał. Czy wiadomo, że teraz Platformie zależy na tym, żeby opóźnić te wybory, ponieważ muszą zebrać podpisy pod kandydaturą Trzaskowskiego i pozwolić jego kampanii się rozpędzić, więc oni na pewno nie będą tutaj szybko procedowali w Senacie. Natomiast złudne jest przekonanie, że między tymi partiami Starego Układu, czy PiS-em, czy Platformą, czy Lewicą, jest w stanie się coś sensownego wypracować. Tak jak to wczoraj relacjonował Krzysztof Bosak, wielki teatr, wielkie jakby pozerstwo i gra na miny, żadna ze stron tych głównych rozgrywających dzisiaj na scenie politycznej nie przyszła tam z jakąkolwiek konstruktywną propozycją, którą można, czy chęcią w ogóle tego, żeby coś szybciej czy sprawniej załatwić. Niestety to dosyć takie rytualne gesty. To przykre, bo w normalnej kulturze politycznej państw o takich ustabilizowanych systemach tego typu konsultacje mają rzeczywiste, a nie tylko takie teatralne znaczenie. A państwo przyszli z jakąś konstruktywną propozycją? Myśmy przyszli z taką propozycją, żeby tak samo jak mówiliśmy w sprawie poprzedniej ustawy, która przechodziła, tej korespondencyjnej, ostatecznie przyjętej, ale przyjętej zupełnie bez sensu, bo się okazało, że jej zapisy jakby nie wchodzą w życie. Ona była przytrzymywana 30 dni przez Senat. My przede wszystkim wtedy apelowaliśmy do Senatu, żeby nie trzymał 30 dni tej ustawy, bo to jest bez sensu. Należy do rozstrzygnięć politycznych dążyć szybko i sprawnie. Niezależnie od tego, jakie te rozstrzygnięcia mają być, bo po prostu sytuacja, w której na kilka dni przed wyborami nadal nie wiadomo, gdzieś przed 10 maja, nadal nie było wiadomo, w jaki sposób będą one odbywane. Dobrze, panie pośle, tylko ja tutaj będę się spierać, że to jednak nie jest odpowiedzialność Senatu, który wykorzystywał konstytucyjną możliwość rozpatrywania ustawy przez 30 dni, ale odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości, które nie potrafiło napisać prawa tak, żeby zachować terminy, po prostu. Wiem, krótka piłka, jak to się mówi. Wiemy, kto rządzi państwem i kto jest głównym odpowiadającym za obecną sytuację. Ale wiemy też, kto jakby nie zachowuje się mądrzej w tej sprawie. I Senat w tej sprawie nie zachował się mądrzej niż rządzący, a chyba chcieliby na takich pozować. I tylko apelujemy o to, żeby w tej sprawie znowu nie wikłać się w jakieś polityczne gry. To, co zaprezentował Krzysztof Bosak już kilka tygodni temu, jest jak najbardziej aktualne. Pierwsza rzecz, jak najszybciej musimy poznać termin wyborów. To jest nasz pierwszy postulat.
przestać właśnie grać. Zwróćmy uwagę też na jaką grę rząd prowadzi w tej sprawie. No, przewlekając ogłoszenie decyzji PKW, znaczy ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw, w związku z tym dając coraz to więcej czasu pani marszałek Witek na ogłoszenie terminu wyborów, no to jest wszystko niepoważne. To jest wszystko taka żonglerka państwem, żonglerka jego obowiązkami tak naprawdę państwa. Więc ja bym oczekiwał tego, że rzeczywiście ci, którzy rządzą w Senacie, czyli lewicowo-liberalna opozycja i PiS dogadają się, żeby jak najszybciej ogłosić termin wyborów, żeby po prostu zasady gry, reguły gry były dla wszystkich jasne, a nie w tej chwili jedni w Sejmie, a drudzy w Senacie próbują ustanawiać reguły gry pod siebie. No to jest niepoważne, to jest po prostu niepoważne i to niestety na szwank wystawia nie tylko powagę PiS-u czy Platformy, bo te już od dawna nie mają, ale przede wszystkim na szwank wystawia powagę państwa polskiego. I pozostałych ugrupowań parlamentarnych, bo ludzie po prostu za chwilę stracą cierpliwość i nie będą chcieli chodzić na wybory. Jak pana zdanie właśnie ta sytuacja w ogóle wpłynie na frekwencję i czy wpłynie w ogóle? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. I myślę, że każdy, kto w tej chwili jakoś prognozuje, to zbyt pewnie może się pomylić. Myślę, że frekwencja będzie niezła. Nie spodziewam się, że ona będzie jakoś drastycznie mniejsza czy drastycznie większa niż w poprzednich lekcjach, w poprzednich wyborach. Nie wiadomo jest największą, ile osób skorzysta z opcji głosowania korespondencyjnego i to może być jakiś czynnik, jakaś zmienna, którą moim zdaniem nikt nie ma do końca zbadanej i nikt do końca nie może być jej pewny, jak te wybory korespondencyjne, ta korespondencyjna ich część, przede wszystkim jak wielu obywateli będzie dotyczyło, jak wielu postanowi z niej skorzystać, a po drugie, jakie przyniesie wyniki, jaką przyniesie frekwencję. Spodziewam się, że ta frekwencja nie będzie drastycznie różniła się od relatywnie, jak na warunki polskie, wysokiej frekwencji w wyborach prezydenckich z poprzednich wyborów. Być może część ludzi, którzy normalnie poszłaby do urn, do lokali wyborczych, ze względu na tę całą sytuację, zniechęci się i nie pójdzie, ale być może z kolei inna część, która do tej pory na przykład nie głosowała, a w tej chwili skorzysta z możliwości głosowania korespondencyjnego, wykorzysta ten głos. Także moim zdaniem, jeśli ktoś dzisiaj feruje jakieś wyroki co do rozstrzygnięcia tych wyborów, kto wygra, kto wejdzie do drugiej tury, kto będzie się tam biło zwycięstwo, no to to jednak dosyć wróży z fusów. Tu wszystkie opcje są jeszcze w grze. Właśnie, więcej cały czas mamy znaków zapytania niż odpowiedzi. Panie pośle, nie obawia się pan, że te wybory korespondencyjne, do których tak mocno zachęca minister zdrowia Łukasz Szumowski, pozwolą jednak w obecnej sytuacji no, na daleko idące nadużycia, tak to nazwę, że jednak bezpiecznie iść do lokalu wyborczego? To wszystko, ja zachęcam wszystkich tych, którzy nie mają jakichś naprawdę fundamentalnych obaw związanych ze swoim zdrowiem i bezpieczeństwem, to zachęcam do tego, żeby głosować tradycyjnie, jak najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że no jednak jakiś elementarny, zdrowy rozsądek i pewne sanitarne zasady bezpieczeństwa będą zachowywane w tych lokalach, w związku z czym nie ma, moim zdaniem, dla większości znaczącej populacji nie ma powodów, dla których by nie skorzystać z tradycyjnego głosowania. I zresztą jakby jak były badania i badany był elektorat Krzysztofa Bosaka, czy elektorat Konfederacji, to wskazywało, że tak naprawdę naszemu elektoratowi to jest trochę obojętne, czy to będą wybory korespondencyjne, czy tradycyjne, ponieważ on i tak zdecydowanie pójdzie do tych wyborów i pójdzie dużo chętniej, w sensie nawet gdyby było wyłącznie tradycyjne głosowanie, dużo mniej się boi niż elektoraty innych ugrupowań. Krótko, macie zdyscyplinowanych zwolenników. Mamy zmobilizowanych zwolenników. Mamy zwolenników, którzy wiedzą, że jeśli coś chce się w Polsce zmienić na lepsze, to trzeba głosować na Krzysztofa Bosaka i Konfederację. Panie pośle, nie będę panu zadawała pytania o te oficjalne sondaże, które się pojawiają, które są bardzo zmienne, bo pan mi powie zaraz, że ostateczny sondaż jest przy urnach wyborczych i że sondaże już nieraz pokazywały, jak bardzo się mylą, że Bronisław Komorowski ponad 5 lat temu miał zdecydowaną przewagę w sondażach nad Andrzejem Dudą, więc zapytam pana inaczej i mam nadzieję, że mi pan szczerze na to pytanie odpowie. Czy wy robicie swoje własne wewnętrzne sondaże i co z nich wynika? Nie robimy takich sondaży. Naprawdę? Dlatego, że one po pierwsze bardzo dużo kosztują, a po drugie
Wie pani co, PiS zrobił takie sondaże na przykład przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku. No i stąd im wyszła kwestia pensji minimalnej, na której ostatecznie polegli, na której ostatecznie ich zwycięstwo, bo zbadali nie te grupy, o które trzeba było zbadać i osiągnęli wynik odwrotny. Te wewnętrzne sondaże, okej, jakbyśmy mieli miliony na tą kampanię, a nie raczej tam, no zbieramy pieniążki, to dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom na kampanię Krzysztofa Bosaka. Coś tam już możemy też przeznaczyć, jakieś pieniądze z subwencji, która zaczęła wpływać, ale to i tak jesteśmy Dawidami wobec Goliatów głównych sił politycznych. No, proszę pamiętać, jak ta walka się skończyła. No właśnie dlatego używam tego porównania Dawida i Goliata, więc dlatego szanujemy każdy grosz i przede wszystkim patrzymy jednak na te trendy, które się uwidaczniają od początku kampanii, a te trendy mówią dwie rzeczy. Po pierwsze, wbrew temu, co było na początku kampanii, w moim przekonaniu będzie druga tura, to dzisiaj jest dosyć pewne. Po drugie, tak jak prognozowaliśmy i nie ukrywając, liczyliśmy na to, nastąpiło wypłaszczenie wyników wśród konkurentów Andrzeja Dudy, wśród głównych konkurentów Andrzeja Dudy. To znaczy dzisiaj przy ostatnich pomiarach tak naprawdę między 8 a według niektórych 12-14% to są wyniki czterech kandydatów: Krzysztofa Bosaka, Trzaskowskiego, Biedronia i Szymona Hołowni, i oczy pięciu, przepraszam, i Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak. Oczywiście. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że tak jak powiedziałem, wszystko jest możliwe i my robimy wszystko, żeby wśród tej rywalizacji, no to właśnie z kilkunastoprocentowym wynikiem, pnący się powoli, ale systematycznie w górę od początku kampanii, Krzysztof Bosak wszedł do drugiej tury. No dobrze, tylko ja mam wrażenie, że to wypłaszczenie, jak Pan to ładnie nazwał, wyników wśród kontrkandydatów Andrzeja Dudy, to jest raczej dobra wiadomość dla obecnego prezydenta, a nie dla jego kontrkandydatów. Nie, dlaczego? No to jest dobra wiadomość dla Polski, że nie wszystko jest ustalone między PiS-em a Platformą, bo ten spór stał się przez ostatnie lata naprawdę jałowy i nic ciekawego, nie wnoszący czy dobrego do polskiej debaty publicznej. Więc to jest dobra wiadomość dla Polski i Polaków, że te dwie partie, które się bardzo mocno zużyły i tam otłuściły przy władzy, mają teraz realną konkurencję. To jest dobra wiadomość. Panie pośle, przez ostatnich dobrych kilka dni, oczywiście w kontekście telewizji rządowej, to już wiele, wiele dłużej, ale w związku z tym, co się wydarzyło w programie trzecim Polskiego Radia i dzieje nadal, bo tam codziennie nowi dziennikarze odchodzą, na tapet trafiła właśnie kwestia mediów publicznych, tego jak one powinny wyglądać, kiedy już będzie można je zmienić. Pana zdaniem jak? Uważa pan, podobnie jak Rafał Trzaskowski, że to powinno być coś na wzór brytyjskiego BBC, pozbawionego publicystyki politycznej i wpływu polityków na to, jak pracują dziennikarze, czy jednak nie wyobraża pan sobie mediów publicznych bez polityki? Jeżeli tak, no to jak to zrobić, żeby rzeczywiście po raz kolejny ręki swojej politycy nie przykładali do przekazu? Czy pan jednak uważa, że po prostu partia rządząca ma mieć prawo wpływ na to, jak jest przekaz w mediach publicznych? Panie redaktor, to nie są tak naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy. Żeby zapewnić pluralizm w mediów publicznych, a ten jest potrzebny w dobie zalewu jednak różnych fake newsów, różnych tam ekscytacji powstających w różnych miejscach, czy to internetu, czy to w jakichś przestrzeniach też medialnych i również mediów głównego nurtu, które kreują różne nieprawdziwe zdarzenia, no to trzeba, to media publiczne takie z prawdziwego zdarzenia to by się przydały. Natomiast prawda jest taka, że tu nie ma jakiejś wiedzy tajemnej. Można na przykład powoływanie organów w tych mediach publicznych zapisać w jakąś bardzo wysoką większością, jeśli chodzi o obie izby parlamentu, i w ten sposób uzyskiwać konsensus, czy wymuszać konsensus na klasie politycznej. Także to jakby, jeśli tylko byłaby wola polityczna, żeby te media publiczne rzeczywiście stały się pluralistyczne i rzeczywiście odpowiadały na potrzebę, jaką jest dzisiaj rzetelna debata publiczna, to jest do zrobienia. To jakby instrumenty jakby prawne są absolutnie dostępne, tylko potrzebna jest wola polityczna i potrzebne jest podejście inne, kolejnej ekipy rządzącej, która przyjdzie po tej ekipie,
bo jeśli by zapisywać taką wysoką większość, no to oczywiście ci, którzy w danym momencie rządzą, musieliby właśnie być zwolennikami takich zapisów, a nie robienia znowu z telewizji czy z radia, telewizji, radia rządowego zamiast publicznego. A myśli pan, że taka wola polityczna się pojawi, że jest na to w ogóle szansa, że ktokolwiek zignoruje taką możliwość posiadania mediów publicznych? No bo to jest bardzo ekscytujące, bardzo nęcące, umówmy się, że posiadanie własnego przekazu to jest coś, z czego będzie trudno zrezygnować jakiejkolwiek, moim zdaniem, partii politycznej. Ja myślę, że to jest możliwe, ale warunek jest podstawowy. Znaczna część zasadniczo tej klasy politycznej, która dzisiaj rządzi w Polsce, musi odejść po prostu. 30 lat już jest dosyć. Oglądamy w zdecydowanej większości, jeśli chodzi zwłaszcza o liderów politycznych, oglądamy niemal od 30 lat te same twarze i tym państwu już dziękujemy. Naprawdę z nimi się już wiele dobrego nie zbuduje. Czyli co, na przykład wolałby pan w parlamencie współpracować z ekipą Szymona Hołowni, który jest w polityce zupełnie nowy? Wie pani co, no to jest pytanie, czy wolałbym współpracować, to ja już wolałbym chyba, żeby rozmawiał i angażował się bezpośrednio Donald Tusk niż szef jego służb specjalnych, który dzisiaj jest szefem sztabu Hołowni. No to jakby Szymon Hołownia akurat nie jest żadnym samodzielnym aktorem politycznym. Czyli sądzi pan, natomiast że to jest człowiek Tuska, naprawdę? Nie wiem, czy to jest cały człowiek Tuska. Sądzę, że to jest człowiek tego środowiska. Stoją za nim właśnie pan Cichocki jako szef sztabu ze służb specjalnych za Donalda Tuska. Stoi, jest to gwiazdor TVN-u, jest to człowiek sponsorowany przez rekiny wielkiego biznesu. No to o czym my mówimy? No to jest, prawda, środowisko szeroko rozumianej Koalicji Obywatelskiej. W moim przekonaniu ma dzisiaj dwóch kandydatów, jest to Trzaskowski i Hołownia i wybór między nimi jest całkowicie umowny. Jeśli Polacy szukają alternatywy wobec Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, no to nie powinni szukać jej zdecydowanie u Hołowni. Panie pośle, troszkę chciałam jeszcze o samej epidemii, a właściwie o Łukaszu Szumowskim słów kilka. Czy pan jeszcze i czy w ogóle kiedykolwiek ufał ministrowi zdrowia? Ja w ogóle mam ograniczone zaufanie do klasy politycznej, wiem jak, zwłaszcza tej, która no, niestety zużywa się na naszych oczach i zasada ograniczonego zaufania jest zdrową zasadą w ogóle w polityce, tak wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Moim zdaniem pan minister Szumowski popełnił szereg bardzo istotnych błędów. Jednym z tych błędów jest zdecydowanie zbytnie zaufanie Światowej Organizacji Zdrowia. Stąd na przykład ten cyrk związany z maseczkami. Nie mam tu na myśli tylko tej żenującej historii ze znajomym zamawiającym i sprzedającym maseczki, znajomym pana ministra, bo to fatalnie wygląda. Ale mam chociażby na myśli te zalecenia, że najpierw nie nosić maseczek, potem obowiązkowo nosić maseczki. Zamiast zdrowego rozsądku bardzo często przyjmuje się na wiarę to, co idzie ze Światowej Organizacji Zdrowia, która niestety w tym kryzysie, najpierw opóźniając informacje na prośby i naciski chińskie, potem właśnie plącząc się, jeśli chodzi o zalecane procedury, no skompromitowała się i ja się nie dziwię Trumpowi, że on w tej chwili wycofuje się z finansowania WHO. Natomiast pan minister Szumowski też moim zdaniem nie docenia tego, jak ogromną rolę w tym, żeby Polacy powszechnie zachowywali pewne standardy sanitarne, jak ogromną rolę odgrywa to, żeby Polacy rozumieli i uważali za logiczne te obostrzenia, które są wprowadzane. I naprawdę zamykanie lasów czy parków z jednej strony, z drugiej strony nakaz noszenia maseczki w każdej sytuacji, no na przykład również w parku. Ja rozumiem środki komunikacji publicznej, miejsca zatłoczone, miejsca, gdzie naprawdę jest mnóstwo ludzi. Ale jakby wprowadzanie takich generalnych zasad, które nie kojarzą się Polakom ze zdrowym rozsądkiem, nie prowadzi do budowy autorytetu tych obostrzeń sanitarnych w społeczeństwie, wręcz przeciwnie, prowadzi do kontestacji tych obostrzeń. Brakuje mi zdrowego rozsądku w tych rozwiązaniach, które ministerstwo często proponuje. To pytanie muszę panu zadać, bo tutaj wielu widzów o to prosi. Panie pośle, jak pan zareagował na tę wypowiedź słynną już sprzed wielu tygodni ministra Szumowskiego, który powiedział, że obowiązek maseczek, oczywiście już się z tego wycofał, żeby nie było, ale powiedział, że obowiązek noszenia maseczek będzie do momentu, kiedy nie zostanie wyszczepione, tu cytat, całe społeczeństwo. Jakie pan ma podejście, o to pytają nasi widzowie, do tego przymusu szczepień zapowiadanego właśnie przez ministra Szumowskiego, oczywiście w sprawie koronawirusa?
No moim zdaniem to jest bardzo kiepskie sformułowanie ze strony pana ministra Szumowskiego, dlatego że po pierwsze, szczepionki nie ma, nie wiadomo kiedy będzie, czy będzie w ogóle. Po drugie, ja generalnie, jeśli to będzie uznana szczepionka i prawda, i ona będzie przebadana w tej i we w tej i będzie naprawdę za nią stało poważne opracowanie naukowe, to z chęcią sam się zaszczepię, czy będę to rekomendował. Natomiast mam poważne wątpliwości i nie jestem tutaj ekspertem medycznym, epidemiologicznym, ale mam poważne wątpliwości. Te wątpliwości pojawiły się chociażby wobec szczepień na grypę, zwłaszcza u ludzi starszych, ludzi z obniżoną odpornością. Te szczepienia przeciwko grypie nie są obowiązkowe w Polsce i się wydaje, że to jest dobrze, dlatego że mamy informacje na temat wielu ludzi, którzy bardzo ciężko przechodzili grypę, niestety po tych szczepieniach. Ja nie chcę tutaj szerzyć jakiejś paniki w tym temacie, tylko stwierdzam obiektywnie, że bardzo wiele sygnałów takich do mnie docierało, dociera. Moim zdaniem takie słowa ministra Szumowskiego są zdecydowanie przedwczesne i on powinien zamiast tego typu sformułowań jączących w społeczeństwie, powinien raczej pracować nad tym, żeby pewne standardy sanitarne, nie wiem, jak mycie rąk, dezynfekcja, odpowiednie zachowania, logiczne, które można stosować przy przywróceniu pełnej, tak powiem, normalności w życiu publicznym, żeby je Polacy stosowali, a nie nad tym, żeby prawda, administracyjnie kazać wszystkim 24 godziny na dobę nosić maseczki albo wszystkich administracyjnie szczepić, bo moim zdaniem to może przynieść skutki przeciwne do zamierzonych. Minister Szumowski mówi, że ta szczepionka już jest i że działa, tylko nie wiadomo, czy jest bezpieczna. W związku z tym jeszcze szereg badań trzeba przeprowadzić. Ale ja pytam pana. Jeśli nie wiadomo, czy jest bezpieczna, to znaczy, że. No, że nie działa, tak? No bo jakby dopiero szczepionka z potwierdzonym certyfikatem bezpieczeństwa może być wprowadzona do użytku, nie? I zupełnie hipotetycznie, jeżeli taki certyfikat bezpieczeństwa będzie, jeżeli zdarzy się tak, jak pan mówi, że rzeczywiście odpowiednie instytucje z autorytetem powiedzą, okej, ta szczepionka jest bezpieczna, można jej używać, to czy pan wtedy byłby za obowiązkiem szczepień? Ja bym zachęcał do tego, ale byłbym ostrożny i na dzień dzisiejszy raczej sceptyczny wobec wprowadzania obowiązku zaszczepienia się. Tak? Mhm. Znaczy, moim zdaniem naprawdę Polacy zareagowali w swojej masie naprawdę w sposób zdyscyplinowany na tę epidemię. Wiadomo, że im dłużej trwa kwarantanna, tym więcej osób ma jej dosyć i to jest zrozumiałe, tym bardziej, że sytuacja gospodarcza wielu, wielu przedsiębiorców i wielu pracowników jest naprawdę dramatyczna, więc ciężko też do ludzi mieć pretensje, tu raczej trzeba mieć pretensje do rządu, że nie reaguje odpowiednio. Natomiast więcej bym postawił na edukację, na takie przekonywanie niż na administracyjne, nakładanie obowiązków administracyjnych. Tym bardziej, że w moim przekonaniu, ja takich badań jeszcze nie czytałem, nie spotkałem się, z różnymi opiniami, które są ze strony naukowców i lekarzy, ale żadnych takich całościowych opracowań nie spotkałem. Sama istota tego wirusa i kwestia choćby jego, mówi się i pisze o tym, że on ma duże zdolności mutowania, tak? Jeśli on mutuje tak mocno, to pytanie, czy ta szczepionka będzie skuteczna, tak? Jeśli i czy będziemy mieli co rok, co dwa lata coraz to nową szczepionkę na jakąś odmianę wirusa. Że naprawdę bardzo sensownie i rzetelnie w otwartej debacie wszystkich głosów wysłuchać, sceptyków tego wyszczepiania, zwolenników i niech one się te poglądy zetrą i naprawdę miejmy zdrowy rozsądek i własny rozum, a nie popadajmy w żadne, powiedziałbym, paniki czy histerie w tym zakresie w żadną stronę. Teraz słów kilka o polskiej policji, panie pośle, bo to jest jeden z naszych tematów dzisiaj w Super Raporcie. Czy sądzi pan, tak jak twierdzą niektórzy, że polska policja teraz bardziej działa na zasadzie ochrony władzy, a nie ochrony obywateli? Mam oczywiście na myśli między innymi to, co wydarzyło się w Warszawie w ostatni weekend przy okazji protestu przedsiębiorców. Mam na myśli wlepienie 100 tysięcy złotych w sumie kary osobom, które przy zachowaniu reżimu sanitarnego w maseczkach i z odpowiednimi odstępami przeszły sprzed gmachu Poczty Głównej w Warszawie przed Sejm po to, żeby zaprotestować wobec wyborów korespondencyjnych. Wlepiłem się taki mandat. No, trudno oprzeć się wrażeniu, że policja działa dość chaotycznie w tej chwili.
No, działa chaotycznie, ja zdecydowanie jestem przeciwny takiemu karaniu i takiemu atakowaniu tych, którzy rzeczywiście starali się zachowywać w zgodzie z nazwijmy to, z reżimem sanitarnym, wyrażając zdecydowanie swoje opinie. Można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, ale to nie jest kwestia. Trzeba tych ludzi wysłuchać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wskazywałem już dawno na to, że metody przyjęte przez rząd w moim przekonaniu są nieskuteczne, czy są złe po prostu, dlatego że należy skoncentrować się na walce z koronawirusem tam, gdzie on realnie jest, tam, gdzie prawda, trzeba ludzi przebadać, przetestować, tam, gdzie ludzi trzeba się zająć, tam, gdzie nie będą odsyłani od kajfasza do Annasza w sanepidzie, czy będzie im odmawiane możliwość testowania, a z takimi przypadkami również się spotykamy, czy ich doświadczamy. Więc na tym powinno się państwo skoncentrować, a nie teraz łapać każdego, kogo gdzieś przydybie w parku bez maseczki, albo który, prawda, zechce skorzystać ze swoich praw obywatelskich i ich wyrażania. To jest, moim zdaniem, ślepy tor, ślepa uliczka, i policja nie powinna działać w tym kierunku. Ja mam dużo złych doświadczeń z policją działającą na zamówienie polityczne z lat 2007-2014. Nawet zdarzyło mi się siedzieć na dołku za protesty całkowicie pokojowe, antyrządowe za czasów Platformy Obywatelskiej. I o ile za PiS-u ta policja była oszczędnie wykorzystywana, na pewno nie w sposób taki brutalny jak za poprzedniej władzy, o tyle mam wrażenie, że to się teraz zmienia. No i no tylko mogę powiedzieć rządzącym tyle. Jak będziecie robić tak jak ekipa platformerska i tak wykorzystywać policję, no to wasza władza tak samo szybko się skończy jak platformerski po protestach w 2014 roku. Panie pośle, już tak na koniec, bo za chwilę naszym gościem będzie Tomasz Sekielski, twórca filmu Zabawa wchowanego. Widział pan ten film? Tak, widziałem ten film. I czy sądzi pan, że polski Kościół radzi sobie z tematem pedofilii w swoich szeregach? Nie, moim zdaniem nie radzi sobie dobrze. I ja zresztą, pani redaktor, jestem katolikiem, konserwatystą, tradycjonalistą i dostrzegam poluzowanie dyscypliny w Kościele już nie od wielu lat, a od wielu dekad, jako coś złego i krytycznie to oceniam. I uważam, że tutaj bardzo zdecydowane działania powinny być podjęte. Cieszę się też na takie inicjatywy wychodzące od katolików świeckich w Polsce, jak chociażby inicjatywa Instytutu Ordo Iuris, który zapowiedział, że będzie, prawda, udzielał pomocy wszystkim ofiarom pedofilii, niezależnie od tego, skąd pochodzą ci sprawcy tych obrzydliwych, ohydnych czynów. I w moim przekonaniu, jeśli Kościół, jeśli hierarchia, jeśli księża sami się z tym problemem jasno, zdecydowanie nie uporają, w moim przekonaniu również przede wszystkim poprzez powrót do tradycyjnych dyscypliny moralnej, doktrynalnej wewnątrz Kościoła, to zrobimy to my, katolicy świeccy, za nich, tak? Mm-hmm. I po prostu. No dobrze, tylko jak to zrobić? Jak pan na to? Jak ta forma rozliczenia? Ale Kościół sam się kompromituje, no bo to kompromitują ludzie Kościoła, swój no, Kościół, no, tak? Jakby nie było. Więc teraz pytanie, kto i jak powinien ich rozliczyć? Bo jeżeli nie robi tego organa śledcze, jeżeli nie robi tego prokuratura, no to kto? Jakaś komisja? No bo to jest druga część dokumentu braci Sekielskich. Mieliśmy w ubiegłym roku Tylko nie mów nikomu. Wiele było tych deklaracji, utyskiwań, obietnic polityków, że trzeba to załatwić, że trzeba się tym zająć, że trzeba się nad tym pochylić i nic. Ktoś się czegoś boi. No, jest pewna poprawność polityczna w tym zakresie, dotycząca zresztą nie tylko Kościoła. Wiemy, że powstaje też film pana Latkowskiego na temat środowiska artystycznego i przypadków pedofilii w tym gronie, także też nie mitologizmuj sytuacji, że to dotyczy tylko i wyłącznie... Ale nikt tego nie mówi, tylko zajmijmy się teraz tym, o czym jest braci Sekielskich po prostu. Jasne. Moim zdaniem, i ja również rozmawiam na ten temat z szeregiem ludzi zaangażowanych w sprawy Kościoła, potrzebny jest, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, wobec takiej często dziwnej postawy tutaj władzy, niestety niekonsekwentnej postawy niektórych przynajmniej biskupów czy księży,
to jest w dużej mierze w naszych rękach, katolików świeckich, i my koło tego problemu nie będziemy przechodzili. Dobrze, tylko pytam o konkret, panie pośle. Pan z reguły konkretnie odpowiada, więc chciałabym, żeby tutaj też pan konkretnie odpowiedział. My katolicy konkret jest taki, się zajmiemy, no więc jak się pan Konkret jest taki, że w moim przekonaniu my teraz musimy się domagać chociażby tego, żeby ci biskupi czy ci księża, którzy odpowiadają za krycie, bo ci, którzy jakby dopuszczają się tych czynów, powinni trafić do więzienia, to jest jasne, to po pierwsze. I to nie może być żadnej taryfy ulgowej, o, że on jest fajny, że nie wiem, podobał się albo mówi fajne kazanie, no to jakby nie, jest przestępcą, jest obrzydliwym, ohydnym przestępcą, który powinien trafić do więzienia, tak jak wszyscy inni pedofile. To pierwsza rzecz. Po drugie, ci, którzy kryją ten proceder, żadnej taryfy ulgowej wobec nich. Ja w tej chwili cały czas czekam na reakcję niektórych kurii biskupich, no bo przecież nie może być tak, że te kurie biskupie udają, że nie ma problemu, że nie ma tematu. No nie, skompromitowaliście się, szanowni hierarchowie, no to teraz miejcie tę godność i odejście. A jak nie odejdziecie, to niestety będziecie mieli do czynienia nie tylko z tymi, którzy są kościołowi niechętni, ci, którzy są lewicą, liberałami, ateistami, wojującymi, którzy tam walczą z Kościołem. Nie, będziecie mieli do czynienia z nami, z gniewem wiernych, którzy po prostu z taką obrzydliwością nie zamierzają współistnieć w jednym kościele. Robert Winicki, poseł Konfederacji, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za dziś. Pozdrawiam, dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. To był Ekspres Biedrzyckiej. Wzajemnie.